Cześć, dzisiaj w Stylu i Pieprzu zajmiemy się bardzo wyjątkowymi Polkami, bo Polkami, które są po 60, a nadal są na topie i nadal są bardzo odważne. Nasza pierwsza bohaterka, Bożena Dykiel, 67-letnia gwiazda polskiego ekranu, pokazała się ostatnio w takiej oto pięknej, asymetrycznej kreacji z nóżką. No i wywołała burzę. Komentarze podzielone, jak to zwykle bywa. Ładne, zgrabne nogi, przecież nie będzie miała skóry jak 20-latka. Dobrze się trzyma. No. Szacun. No wiesz, były też krytyczne, na przykład, no ta nóżka to jednak trochę za późno, ale to może trochę niegrzeczne, prawda? Bo tylko i wyłącznie wiek tutaj miałby ją dyskryminować do pokazywania nóżki. No zresztą kojarzy nam się ze swoimi rolami z młodości, które były tak takie zwana, bardziej przaśne. Tak, i taką pszeniczną urodę, jak ja to nazywam, mam nadzieję, że pani Bożena się nie obrazi, reprezentowała wtedy. Natomiast teraz wygląda naprawdę świetnie i absolutnie nie widzę powodu, żeby ją krytykować. Wiesz, ona jest takim dobrym przykładem, raczej podobnie jak zresztą seniorka polskiego show biznesu, Beata Tyszkiewicz, która nadal jest piękna i nadal nie boi się pokazać na przykład głębokiego dekoltu. No. Chyba tylko raz mnie zdziwiła na nie, w tym oto cukierkowym cacku w stylu tortu weselnego. Babcia Barbie. Tak. Trochę taka... Ale w dobrym babcia lalki Barbie, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, bo nadal piękna. Jak ktoś ma klasę, to łatwiej mu wybrnąć z różnych takich... Jak ktoś ma klasę, to nawet falbana go nie zabije. Dokładnie. No. Bo wiesz, w pastelach i takich słodkich i jasnych kolorach lubuje się też nasza bohaterka, królowa Magda Gessler. Magda Gessler lubi na bogato i udowodniła to zresztą tą swoją słynną kreacją z prezentacji Wędlin marki Besos, futerko, cytując klasyka, wyrwane ruskiej milionerce, plus buciki Prady. Buciki biorę od razu, ale płaszczem niestety gardzę. Pamiętasz tę cytrynową kreację z balu TVN-u? Nie pamiętam. Bo Łukasz Jemioł zaczął współpracę z Magdą Gessler jakiś muzą. Czas temu. Ale nie wszystkie komentarze były pozytywne, bo na przykład dlaczego kreacja Magdy Gessler wygląda, jakby ktoś biegł od prudu i tak poszarpany je wyprasował? Nie rozumiem tych zachwytów. No, ja myślę, że jeżeli Magda Gessler zdecydowała, że tak zostanie, bo tak jej się podoba, to już nawet Łukasz Jemioł nie miał nic do gadania. Bo wiesz, jeśli chodzi o taki dobry przykład szokowania po 60, to jestem wielką fanką Kory, muszę ci przyznać. Kocham te jej garnitury, one nie zawsze są dobrze skrojone, bo ostatnio coś takiego błysnęła nie najlepiej, ale za to wiesz, to był ten piękny irokes, ale często są to rewelacyjne rzeczy, zwłaszcza od Przybylskiego. Ja nie mam najlepsza reklama chyba Mariusza Przybylskiego w polskim showbiznesie to jest Kora i ona jest mu wierna. Lubi w ogóle polskich projektantów, choć też nie stroni od marek luksusowych zagranicznych. Wydaje mi się, że nie boi się poszukiwań. Białe włosy, to jest niesamowite. Na przykład, no nie wiem, no nawet te baletniczki od Toma Otomo nosiła, ale no podziwiam jej odwagę. Obroniła oczywiście, obroniła. Ona wszystko obroni. Tak. Wiesz co, troszeczkę mniej bym się zgodziła z tym obronieniem wszystkiego w przypadku Maryli Rodowicz. Ona też ma tendencję do mega wzorów, zwłaszcza kwiatowych, to są zawsze maki na łące. Maryla to jest, sama jest kwiatem polskiej sceny i polskiej estrady i muzyki. Kolejna po Magdzie Gessler gwiazda, która naprawdę nie stroni od wszystkiego. I z Magdą Gessler łączą ją także sandały, takie zawsze na grubym słupie. Tak. Bum, można by zabić. I też zamiłowanie do markowych dodatków i markowych kreacji. Wiesz, ta sukienka od Ani Zeman, o której już zresztą w Stylu i Pieprzu kiedyś było, z koroną Dolce & Gabbana, ale nie tylko ja. Na przykład coś takiego znalazłam, Maryla Rodowicz, no cóż, mimo całej sympatii, suknia okej, ale ta tandetna korona plus torebeczka cioci kloci i rozpuszczone długie blond włosy u pani pod 70, nie! Osoby starsze powinny stawiać na klasykę i umiar. No na pewno nie Maryla. No nie Maryla, ale też z kolei inny głos. Po 60 mamy prawo do ekstrawagancji. Dla jednych będzie to kicz, a dla drugich baby Barbie. No to jest bardzo ciekawe określenie. Ważne, że Marylka czuje się w tym dobrze i nie wolno zniechęcać pań po 60 do kreatywności. Natomiast no zdecydowanie Maryli raczej nie dopiszemy do listy najlepiej ubranych polskich gwiazd. Prawdopodobnie nie, bo ona ma jednak za dużo odwagi. Właśnie, słynny goły brzuszek. Ja bym powiedziała tak, wypada wszystko, ale warto spojrzeć w lustro przed wyjściem. Na tym może skończmy, bo już wszystkie gwiazdy polskie nas nienawidzą i będzie poza Korą. Kora nas lubi. Cześć, do zobaczenia. Cześć.